Cześć, siemanko moi drodzy, z tej strony Joker, to jest kolejny odcinek z Battlefielda. No i nic, kontynuujemy naszą przygodę, idziemy odnaleźć naszego brata Mateo. A, i właśnie, jeśli się wam spodoba, no to oczywiście łapeczka, subskrypcja oraz komentarz. Obowiązkowo. Aha. Bo ja to mogłem na cicho zrobić, tak? Mam drugą broń? Dobra. Wymieńmy sobie. Z tego mi się nawet fajnie strzelało. Zabrałem się za pierwszą rzecz, która ukazała mi się przed oczami. W domkach byli uwięzieni nasi żołnierze. Musiałem ich ocalić. No dobra, zejdziemy jakoś zboczem. Chciałem iść ścieżką, ale... Dobra, trochę wyczyściłem. Jaka ta broń jest chujowa. No ta tutaj jeszcze gorsza. Dobra, tam mamy jeszcze kogoś. O! Kurde, jakaś normalna broń, proszę. Zanim je ujrzeliśmy, usłyszeliśmy silniki. Nadjeżdżały pojazdy pancerne z fortu wroga. A ty przecież nie miałeś już czym się bronić. W domkach znaleźliśmy skrzynię z bronią. No. Przetrząsnęliśmy je i przygotowaliśmy się do walki. Co to jest ładunek dywersyjny? Ha! Ty, nie podchodź pod celowni. Jakąś inną broń bym chciał. Same takie maszynowe gówna. Weź mi to zamień. Nie mogę? Dobra. Dobra. Koniec zabawy. Jechanka. Wyjebałem go? Wyjebałem. Nie otwieraj teraz tego. No i mamy normalną broń. Tylko nie ma w kogo strzelać. Tak.
czystą siłą woli. Ach, a ja musiałem tu dobyć, tak? Nie. Musiałem obronić się, dobra. Domki były bezpieczne. Musiałem ruszać. Czy w którymś z domków znalazłeś Matea? Nie. Żołnierze mówili, że jego oddział dotarł dalej. Ale gdzie mam ruszać? Nie rozumiem. O. Dobra, jakaś broń. Proszę, inna. Nie ma nic. Lornetka pomaga podjąć o sposobie działania w danej sytuacji, jeżeli dopuszczają słabych mocnych pozycji wroga. A jak jest lornetka? Dobra, co mnie tam lornetka obchodzi jakaś? Każda cząstka mnie chciała opuścić okopy. Ale słyszałem nawoływania Włochów. Wiedziałem, że wśród więzionych mogą być moi przyjaciele. Gdzie nie spojrzałem, było już za późno. Oddział Mateo. Wśród duchów. Halo. Nie wiem czemu, ale byłem pewny, że Matea tam nie ma. No szybko się upewniłeś. Dobra, ja bym sobie broń zamienił. No weź przestań, chłopie. Dynamit. Dobra, lecimy. A to jest ten fort. To jest. Dwadzieścia razy muszę trafić. Kurwa. Żeby go zabić. No co jest? Widziałem takie rzeczy, skarbie. Przysam już. Dobra, to wyjście stąd było głupie, bo tu były straszne zasieki. Się nie dało podejść pod górę ani nigdzie schować. Ale spokojnie. Już wiem co jak. Gdzie jestem? O, tutaj. Tu mamy ten forcik. Dobra. Właśnie tak, od prawej strony, panowie. Aha, ja muszę najpierw tutaj obczaić. Oj, przepraszam. Żyjesz? Nie żyjesz. Muszę się wbić do tego bunkra. Każda cząstka mnie chciała opuścić okopy. Ale słyszałem nawoływania Włochów. Wiedziałem, że wśród więzionych mogą być moi przyjaciele. Gdzie mnie spojrzałem, było już za późno. Szedłem sam wśród duchów. Dobra, stąd chyba nic nie brałem. Byłem pewny, że Matea tam nie ma. Poleto. Dobra, no tatka. Halo? Tatka? Halo? A, już ją zebrałem, dobra. I wychodzimy sobie do góry. O ty. Aha. No, fajnie. Mega fajnie. Dobra. Co jest? Widziałem takie. Trzeba rasza zrobić. Że sam już nie byłem pewny, czy żyję. Jakie rzeczy? Ogień. Wszędzie ogień. Dobra.
Aha. Proszę cię, zdychaj. No co, ty jeszcze żyjesz? Dobra. Przestań do mnie strzelać. O, gitarka. Nawet granaty. Muszę wymienić ten karabin, bo już ammo nie mam. Przeładujmy sobie. O kurde. Ej, da się takiego ślizga zrobić? O. Dobra, moje ślizgi, ja sobie podziwiam, jak się tu biega, a chłop do mnie strzela. Dobra, podejście pod portik. Do wnętrza fortu mogłem się dostać na dwa sposoby. Podziemnymi tunelami lub górą, naokoło, od tyłu. Nie od frontu? No jak ty tak możesz obniżyć tego KM-a? Podziemnymi tunelami albo naokoło. Wolałbym tymi tunelami, jak mam być szczery. O. A gdzie jestem? Do wnętrza fortu mogłem się dostać na dwa sposoby. Podziemnymi tunelami lub górą, naokoło, od tyłu. Dobra, jechałem. Od frontu? Nie miałem już pancerza. Byłbym bez szans. To jest dobra broń. Przeładujmy, nie ma co się spieszyć. Przeładujmy. No nic nie ma. Gdzieś tu była skrzynka, a tu. Nie no, zostawię tą broń, najwyżej się cofnę. Ale granaty to bym sobie wymienił. Aha. Kurde, o. Widziałem cię. Jeszcze jakiś? Dobra, przeładujmy.
Notatka. Dobra, ja bym poszedł na dół. Granatę, granatę. Dobra. Od kątu do kątu sprawdzamy każdą pozycję. Aha. Czyli w drugą stronę musiałem iść. Przeładujmy. Ej. To wygląda na niezły pistolet. O kurde. Jak mam pokonać tego chłopa w zbroi? No kurwa. Masz granatę. No. Kolejny. Czekaj, 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 nie strzelaj. Uff. Dobra, 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 dobra. Kładak uzbrojenia znajdzie najpotężniejszą broń. Patrzeć na te wszystkie ciała. Dotarł do fortu. No i Mateo. Dobra. Chyba wezmę sobie shotguna jednak. W tym forcie będę biegał. A może się przydać. No, chyba, że coś jeszcze tu mamy. Tu jest ciemno trochę. To nie. Granat, karabin odłamkowy. Co ty gadasz? Uff. Dobre. Dobra, lecimy. Czekaj. My wychodzimy z tego fortu, czy wchodzimy do tego fortu? Wciąż myślę o tym polu. Każdego dnia.
już przestałem szukać. Zacząłem wierzyć, że Mateo zdążył uciec. I wtedy... Nie! Nie! Słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Miał coś w ręce lewej, jakąś książkę chyba, czy dokumenty. On wtedy zginął, a ja żyję nadal. Kto decyduje o tych rzeczach? Do najlepszego, Mateo. Gwałtowne zmiany. Upadło imperium, powstały nowe kraje. Świat i nasze jego... Świat? Nasze jego spostrzeżenia zmieniły się na zawsze. Zmiany dotknęły też rodziny, nie tylko poprzez śmierć bliskich, ale i za sprawą tych, którzy wrócili, zarówno polegli, jak i weterani zyskali miano straconego pokolenia. No ta, nawet jak wrócili, a na przykład, nie wiem, w tamtych czasach, no to brutalna była ta wojna, tak naprawdę. Ludzie wracali bez rąk, bez nóg. A nawet jeśli udało im się wrócić w całości, no to psycha była tak zryta, że raczej ciężko było się podnieść po tym. Bez jakiejś pracy nad tym. I odnaleźć się w społeczeństwie dzisiejszym, nie? Dzisiejszym, no w tamtym czasie na dzisiejsze. Nic, moi drodzy. To by było na tyle. Jeśli się wam podobało, standardowa łapeczka, subskrypcja, jakiś komentarz, możecie cokolwiek napisać. No i co? Dzięki, że byliście. Kto wytrwał do końca, może coś napisać ciekawego, że wytrwał. Na pewno polajkuje. Dzięki, że byliście. No i cześć, do następnego.